Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w Isaaca. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie może nie Gridir, chciałem sobie zagrać Hard Mode Kane'em, przepraszam. Cursed Unknown. Dobra, no to mamy w ogóle fajny start, jak już widzę, kamień z X-em, tylko że niestety za bardzo bomb nie mamy. No cóż, troszkę... O, troszkę tej serii znowu nie było. No nie, podziękujemy temu przedmiotowi. Wow, już mamy bossa, to byśmy mogli na jakiś ten czas utylecieć, ale ogólnie, dobra. Na samym początku mam dla was naprawdę taką mega fajną prośbę. Zazwyczaj tego nie robię, ale w dzisiejszym filmie poproszę. Z tego względu, iż nie wiem, czy YouTube znowu przycina zasięgi, czy niektórzy się na mnie poobrażali, że mam czelność... Czy niektórzy po prostu się na mnie poobrażali, że nagrywam inne serie? O, Technology X na sam start to jest naprawdę mega fajny item. Dobra, to przejdziemy się jeszcze po całym. I w sumie sam nie wiem, a coś mi się wydaje, że to może być to i to tak właściwie, bo naprawdę taki mam dość srogi spadek oglądalności, ale no cóż, i tak zamierzam robić to, co lubię, nie? Tamto to nie, podziękuję, ale te sobie serca wezmę i idziemy sobie na górę. Więc moja prośba jest taka, że jeżeli chcecie, to zalajkujcie po prostu ten film. Tyle, ile tylko można. Ryzyk fizyk. No, tears up i ten. Być może YouTube znowu wprowadził coś takiego, że jeżeli film jest mało łapkowany, to mniej widzów, którzy mnie subują, to widzi. To jest też całkiem możliwe. Już nie takie sytuacje były z tym YouTube'em, nie? No, zresztą nie bez powodu ludzie z topki cały czas praktycznie proszą o filmy, nie? A czy jakie o filmy? Proszą o łapki, nie? No nic, co bądź, dziękuję ludziska. Dobra, lecimy dalej, lecimy. Może się uda w końcu zobaczyć te nowe przedmioty, bo ich trochę jest, trochę tych trinketów. Te karty przede wszystkim są nowe. Ogólnie sam osobiście uważam, że ten drugi modpack będzie o niebo fajniejszy i bardziej rozbudowany. Takie mam wrażenie osobiście. Pewnie wy też, nie? Zresztą Edmund mówił, że przy następnych... o, dobra, bierzemy. Że przy następnych właśnie rozszerzeniach Isaaca planuje właśnie dodawać troszeczkę więcej niż same przedmioty, a między innymi challenge najprawdopodobniej związane z nimi, tak? Otwieramy. Jesteśmy tyle mocni, że możemy, na spokojnie. Spoko, będziemy mieli kolejne postacie Delirium zrobione. O to właśnie chodzi. Nie tylko challenge, ale achievementy także mają nowe wyskakiwać od następnego modpacka. To jest naprawdę seria, która się nigdy nie będzie kończyła. Ale jednak z drugiej strony wolę ją ograniczać, bo nie, już tak sam czuję, że troszeczkę po prostu usilnie staram się nagrać coś, żeby było na kanale. Usilnie, więc to tak już nie przynosi dobrego efektu, dlatego po prostu stwierdziłem, że zmniejszę ilość odcinków z Isaaca, a będę się starał nagrywać inne serie. To jest główny motyw, czemu właśnie tak aktualnie robię. Szybko, szybko. W miarę się udaje to wszystko robić bez utraty życia. No, to także wpływa na mój poziom gry, jak widać. Zazwyczaj to jak ogarniłem, wybiegywałem przeciwników, a potem na mnie krzyczeliście. A dobra, to tutaj spokojnie sobie wrócimy.
To teraz idziemy sobie właśnie, gdzie my możemy iść? A jeżeli wierzę, że dzisiaj udało mi się ustawić tak perfekcyjnie green screena. Zawsze są z nim problemy, zawsze coś tam musi prześwitywać. Ale dzisiaj nie, dzisiaj tak gładziutko chodzi. I dobrze. Co to była za pigułka? Czy to jest ta nowa pigułka z ten? Całkiem możliwe. O, dobra, mamy. Kurde, szkoda, że na razie nic nie ma o antybirfie, nie? Nic za bardzo twórcy antybirfa się nie odzywają. Edmund też na razie nic nie pisze w sprawie antybirfa. A coś tam mieli przecież się kontakt... O, no kurde, nie tutaj. A coś się mieli tam kontaktować, żeby to szybciej troszeczkę przenieść na Isaaca ten plus. I na razie cicho, coś by się rozmyślili. Kto wie, no, czas pokaże. Niestety musimy, no musimy dość troszeczkę, znaczy zakładam, że będziemy musieli dość długo trochę poczekać na jakieś tam pewniejsze informacje na ten temat. O, ale ty jesteś wielki, obszerny. To z sobą nie mam najmniejszych problemów. Technology X naprawdę świetnie na ciebie działa. Dobra, weźmiemy jak będzie więcej przedmiotów. Serio? O, dobra. To już prędzej. Pierwszy item Gapiego. Jeszcze dwa. I jeszcze dwa i będziemy rozwalać wszystko. Ogólnie, jeżeli teraz będą wychodziły mod paki, to całkiem możliwe, że może zamiast jednego dodatkowego latanie, zamiast jednego dodatkowego po prostu odcinka, tak jak normalnego gameplayowego, nie? To może bym robił taki malutki, króciutki odcinek pokazowy, co... O, i teraz mi się gryskry popsuł. Dobra, już jestem i tutaj po prostu kocisko mi przeszkadza. Ace of Card, próbujemy, no niestety Soharta nie dostaliśmy. A no, już po prostu będę robił taki jeden odcinek omówiaj o my... gdzie omówię po prostu, co doszło do Isaaca. I voila. Dobra, ryzykuję, że coś fajniejszego będzie. Sakwy niby spoko, ale to jest bardziej spoko. O no, to jest bardziej spoko. Podoba mi się jeszcze to w samym moddingu, że ludzie nie skupiają się tylko przede wszystkim na nowych przedmiotach, czy tam starają się inne gry po prostu wlepić w uniwersum Isaaca, nie? A starają się także urozmaicić samą rozgrywkę poprzez dodawanie nowych pomieszczeń. Są tam modyfikacje, które tam dodają ileś tam nowych przedmiotów, a czy ileś tam nowych challenge'y i tak dalej, i tak dalej. Kurde, to jest naprawdę mega, mega spoko. Niestety. A teraz tutaj już mogę zabrać wszystko. No i to zrobiliśmy. I dobrze, że mamy, gramy Kane'em, mamy darmowe skrzynki, a Gapistel powoduje to, że... No właśnie, więcej skrzynek nam leci, tak? To jest bardzo fajne. Kurde, miałem iść do fryzjera, ale... Idę dopiero potem. A potem już nie mam za bardzo jak możliwości nagrywać, więc jeszcze nagrywam w starej fryzurze. Znaczy, kilka odcinków nagrywam w starej fryzurze, ale... Mniejsza. Ogólnie, a w sumie jeszcze taki wątek, ogólnie też pisaliście mi, tam poprosiłem pod jakimś tam odcinkiem za Isaaca, że jeżeli chcielibyście zobaczyć jakąś serię, to po prostu napiszcie, bo będę teraz szukał serii, które w miarę byłyby oglądane, tak?
A, to bierzemy temu wszystko. No. Dużo pisaliście mi o Enter the Gungeon. I to już nawet nie kiedy o to poprosiłem, ale dużo wcześniej. Więc najprawdopodobniej gdzieś na początku tygodnia zaczniemy sobie tą serię. Zobaczę sobie ją. Zobaczymy, może się przyjmie, może się nie przyjmie. Zresztą pisaliście mi, jak nagrywam Antibirfa, tak, że ponoć Antibirf bardzo dużo bierze z właśnie tej gry, tak? Więc sobie też najlepszy zestaw, jaki dostałem. Więc sobie to też, myślę, odpowiednio zweryfikujemy. Czekajcie, czy tutaj miałem jeszcze możliwość przerzucania tych przedmiotów? Ja tyle tutaj cashu dostałem, że to jest po prostu poezja. Szkoda, że nie mam 30 monet. No właśnie. Może zrobię to tak. Blankard. Zaczyna się dobrze, naprawdę to jest mega, tylko jakąś solidną, piękną kartę znaleźć. I albo runę, najlepiej runę, Jere, to aby sobie tak powielił te skrzynki, byłoby tak świetne. Kurczę. Żebym jakoś narzekł. O, mleko się rozlało. Trudno. Co to jest za przedmiot? To jest ten jeden z nowych. Apple Trick or... No nie wiem w sumie co robi. Będzie trzeba sprawdzić. Mogę walczyć. Nieopłacalne. Ale i tak jestem zbyt mocny. A patrzę, że mam tylko 5 damage'u. Technology X. Jeszcze ani razu nie udało mi się zebrać wszystkich tych przedmiotów związanych z technology. W sensie, że technology 1, technology 2, technology 5, technology X. Udało mi się chyba tylko 3 części technology zebrać, mieć w jakimś tam podejściu. Ale nie więcej, tak? Nie wszystkie części. O, jakby mi miał kluczy brakować. Serio? Właśnie, tak się tutaj zbie walczy. Ostatnio jak widziałem, to na przykład najlepszą modyfikacją, która mnie najbardziej urzekła, właśnie było Billar Tears. Mega spoko. Albo przedmioty związane z dojo, czy tam karate. Jak jest dużo przeciwników, a mamy taką opaskę i jeden z przeciwników nas rani, to wszyscy są zamrożeni i walczymy z tym, który nas trafił. Ej, błąd. No, w sumie nie taki wielki błąd. I co? Dobra, szukamy sklepu, bo w sklepie mogą być naprawdę fajne karciuszki. Te karciuszki naprawdę są ponoć bardzo fajne. W sumie Two of Spades. No niestety. Two of Spades. Prawie się pomyliłem przyciskami. Także zacząłem się zastanawiać, czy dobrze robię. O! Ale tu jest fajne, że mamy możliwość się przerzucania tych przedmiotów. More stuff to crazy, czy jakoś tak to było? Shelter jest świetny. Też, ale nie będziemy brali Sheltera.
Ale weźmiemy stopwatcha. Też nic. Ace of Club to niestety nie. To może być spoko. O, i jest nowa karta, Era Walk. Czyli to tam zwiększyło speeda? Ale zmniejszyło to speed upa. W sumie to słaba karta, ale zawsze coś, nie? Jakieś urozmaicenie. Dobra, zaskakuje mnie niż, mamy naprawdę świetny czas. Chyba na ludzie się uda wszystko porobić. Jakby miał za dużo stracić, tak? Raz. Jestem zbyt uparty na tą mierę. Czyli faktycznie są te nowe przedmioty. Jeżeli zaczynam dostawać The Chariot, to już chyba wolę The Chariot. O! Zawsze to jeden przedmiot do przodu. Zawsze potencjalnie już w dalszej części gry już nie dostanę właśnie tego przedmiotu, który jest słaby, bo już go dostałem po prostu z czaszki. Walczymy. Serio? Serio? No 102. Trochę taki kozak się trafił. O, kolejna skrzynia i kolejny trinket. A nie, to było shelter, tylko smelter. Pewnie już pisaliście. Kurde. A już liczyłem, że to będzie właśnie to. Elżyera. Ale nie, nie, nie. Dobra, to never mind. Kolejna skrzynia, kolejny trinket. Jeden z tych trinketów, o ile się nie mylę, to było coś takiego, że jeżeli mieliśmy rozładowany przedmiot, a szliśmy już na walkę z bossem, to on nam ładował właśnie na spacebar item. Szudła łup i to. Kolejka. Niczym na jakąś imprezę czy na jemie do youtuberów. All Stars. Dobra, no nic. Zbieramy sobie staw, zbieramy. Raz. Dwa. Mamy dużo bomb, mamy duże możliwości. To korzystamy. Okej, znowu będziemy mieli podwójną szansę na przedmiot. Niestety tutaj już nie ma co bardzo możliwości przerzucania. The Magician. Dobra. Aj, nie potrzebujemy. Ale tutaj mamy 4 czachy. No, taką zamianę to jeszcze rozumiem. Isaac. Musimy się na hasza wyrobić. Na razie nie zabiorę. To jest spoko. Nam damage zwiększa. Polaroid będzie świetny przy tym zestawieniu. To nie zadziała, to także nie zadziała. Dobra, to nie marnujemy czasu, lecimy dalej, tak? Kurde! Ej! Ale to jest naprawdę świetne podejście.
I teraz już bije po 95. Ale no to są ci bardziej przewaleni. Tak samo dużym plusem jest to, że ludzie z boardingu, znaczy ludzie zajmujący się tam właśnie Lua i tak dalej, ci, którzy mody tam piszą, właśnie zaczynają ostatnio tworzyć. Ostatnio zaczynam być troszeczkę wysyp nowych mechanik, potworów i tak dalej, bossów. No nieźle. Naprawdę nieźle. Okej, już jestem. Musiałem sprawdzić, bo ktoś pisał, a być może jak, odnośnie jakiegoś projektu czy coś, nie? Warto zawsze luknąć, sprawdzić. O nie, stracę bonus. O ile przed haszem nie będzie ten dobry deal. Nie no, ale i tak idzie mi dobrze. Mam nadzieję, że już idę w dobrym kierunku co do bossa. Yes. Tylko szkoda, że w dalszym ciągu nie mamy totalnie nic. O! Pod naszego Blankarda. Tak rzadko mi się trafia Blankard Iera. To jest smutne. Kiedyś miałem tego trochę tego częściej. Ale wtedy też było mniej przedmiotów. I była większa szansa, że to co potrzebujemy trafimy, tak? Nice. Takie sobie. Serio? Dobra, hajsi, bo mimo... Ale coś mi zwiększa, czyli to chyba to jest ten tomato. Że mam jeszcze większy tears up. Okej, spoko, spoko, lap of gold. Może być. No. Mówię i mam. Sobie możemy sobie sprawdzić. Tak, czym dalej tym mocniej to bije. Widać, widać to. 101, 91. Kurde, tego dziwacze było popisywane chyba. No, chyba faktycznie bije. Dobra. Kurde, tyle monet podniosłem i dopiero teraz jakiś lag up mi wskoczył, co? No, jak jest daleko, to powyżej setki nawet bije. Jak jest blisko, to ten. Ten spider to jest świetny tester. Tak, zakładam, że pewnie z wielu z was pewnie by chciałoby testować, dostać pracę typu tester Isaaca, nie? Czy wiecie, ale ja też bym nie narzekał, jeżeli miałbym pracować jako tester Isaaca i codziennie grać po 8 godzin.
A były przecież ogłoszenia od Tyrona i Edmunda Macmillana, że w związku z tym, że te nowe patche i w ogóle Degas. No właśnie, Degas jest o tyle fajny, że mi to suchartę dodaje i klątwy usuwa, czyli jakaś przyjemniejsza runa. O. Prasiego HP upa, no dobra, wezmę. Być może to był błąd. Co mnie trafiło? Szczęśliwego palca to nie bierzemy. Kurde, grałem tak świetnie, zaczynam teraz tak glamić. Never mind. Dobra, lecimy sobie teraz na górę. Dobra, walczymy z Eclipse. Walczymy, nie obijamy się. Pamiętacie, że mam jeszcze stop watcha? No, teleport z Devil Roomu do Devil Roomuś. To jest świetny teleport. Ale tak czy siak, przed samym Delirium będziemy mieli naprawdę mega dużo. Zostanę przy tym, co mam. Price Bomb jest spoko. I know, ale to też będzie spoko. To bierzemy. Czyli te klucze mogą nam regenerować. Już któryś raz takie coś mam. Dobra, never mind, lecimy po prostu walczyć. Wszystko na spowolnieniu jeszcze, co? Że teraz mam Tears Up'a tak, takiego, to mogę po prostu tylko siedzieć i tylko gałką ruszać. Jak ja dawno nie słuchałem tej muzyki w spowolnieniu. Czekajcie, tak na szybciej jak tylko mogę. Nie, to jest za krótko. Mniej więcej w takiej częstotliwości i trochę szybciej to już nie wyrabia. Domyślam się, że jakby się wyciszyło samą muzykę i byłoby tylko to słychać, to by zabrzmiało to bardzo dziwnie. Zapewne tak jest i pewnie tak zrobię przy montażu. Paradoksalnie ten odcinek będzie dzisiaj jeszcze. Nagrywam go w piątek i jeszcze w piątek będzie. Dobra, nie chce mi się.
pogardę, podrapałem się nawet po nosie. Skurczybyk ma dużo tego życia, co? Ciekawe, czy to doleci. Nie no, doleci. Na luzie doleciało. Dobra, hej delirium. A i co, u samej góry? Nie, nie tędy jest boss. Najszybciej do bossa będzie tędy. Nie, nie mam zamiaru najmniejszego tego brać. Mhm. O ciup, to można tutaj nawet z delamem walczyć. To nie jest łatwy boss. Teraz mogę jeszcze częściej. Cricket's Head. Nie żałuję, że tutaj wlazłem przez przypadek. Serio. Nie żałuję totalnie. Czyli co, to teraz byśmy wozili na samą górę, tak? Idziemy tędy. Tutaj mamy aż 3 bossów. To jest o tyle fajnie, że będziemy mogli szybko sobie wszystkich sprawdzić po kolei. Czyli albo szybko pokonamy delirium, albo się jeszcze szybko wzmocnimy przed delirium. Czyli się wzmacniamy. To teraz lecę na prawo. Gisz, czyli wzmacniamy się dalej. Kurde, ale jak na tym technologii X naprawdę się znajdzie troszeczkę damage'u. Blow. A i mnie Blow wyjaśnił, no. To tu ma więcej subów. Kejbam. Kto lepiej nagrywa Minecrafta? Minecrafta też na razie póki co nie ma. Ale nie wiem, czy ja dzisiaj się wyrobię. Mam ochotę sobie pograć, ale nie wiem, czy ja się po prostu wyrobię ze wszystkim, żeby potem filmy były. Jak nie, to w następnym tygodniu po prostu. Dobra. Czyli to było nowy kształt pomieszczenia. Spoko. Death. Kocie łapa. Szczerze, zrobię coś jakiego. Właśnie dlatego. Jeszcze więcej damage'u i więcej speeda. Loki. Serio, my zejdziemy delirium jako ostatni. Albo jeden z przedostatnich. To jest dobre zestawienie. Bo jak dostanę obrażenia, to mi Tears Up rośnie. Poza tym działa ten Polaroid. Serio?
Niech i będzie. To teraz będzie serio, przedostatni. Zapominam tego używać. Ach, never mind. Na opartego mogę tutaj sobie szybko przejechać się. The Stars, Two Lovers. Two Lovers jeszcze nie zadziała. Monstro. Kurde, i delirium jako ostatni. Tu w klapce, jakby mi się miało jeszcze to do czegokolwiek przydać. Może powinienem grać trochę bardziej rozważnie. Ace of Diamond. The World. Dobra, no nic, walczymy. Tak. Bloła to lepiej ten od góry. Jeszcze damage'u nie dostałem, więc jeszcze zwiększonego tears upa nie mam. Teraz już mam. Nie no, easy. Easy, mamy kolejną postać zrobioną, co? Ciało zostało. Myślę, że dalej będzie biło. Się okazuje, że niezbyt. Technologia jest o tyle fajnie, że możemy dosłownie w kącie się trzymać i go naparzać, nie? Nawet za bardzo sobie styczności nie musimy mieć z delirium. Voila! Mamy kolejny przedmiot. Trzymajcie się, ludziska, i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.